Cyniczne fałszerstwa, niesamowite odkrycia, ekscytujące raporty. Oto 10 faktów, znalezisk i przypadków z przeszłości, o których pewnie nie słyszałeś na lekcjach historii. Zatopione miasto. Aby lepiej poznać dno morskie w regionie Karaibów, zespół badawczy z Kanady rozpoczął szeroko zakrojone badania. U wybrzeży Kuby naukowcy przy użyciu urządzeń sonarowych natknęli się na zdumiewające odkrycie – tajemnicze kamienne struktury o uderzających geometrycznych kształtach. Niektóre z tych bloków leżące ponad 500 metrów pod powierzchnią wody wyglądają jak konwencjonalne budynki, a inne kształtem przypominają nawet piramidy. Układ struktur sugeruje również, że mogą to być ruiny starożytnego, zatopionego miasta. Szczególnie zastanawiające jest to, że wkrótce po tym, jak sprawa trafiła na pierwsze strony gazet, szybko zniknęła z wiadomości. Niektórzy podejrzewają, że znalezisko mogłoby zmienić całą naszą historię ludzkości. Dlatego też zostało natychmiast usunięte ze świata publicznych reportaży. Zwoje znad Morza Martwego. W 70 roku naszej ery Rzymianie podbili prowincję Judeę. W okresie brutalnego chaosu najeźdźcy rzymscy plądrowali i niszczyli praktycznie wszystko. Aby uciec przed brutalnością, niektórzy mieszkańcy schronili się w szeregu ukrytych jaskiń w pobliżu Morza Martwego. Tam skomponowali setki zwojów, które następnie trzymali w zapieczętowanych glinianych słojach. Po to, aby teksty nie dostały się w ręce Rzymian. Te zapisy, odkryte na nowo w latach 1947-56, są obecnie znane jako zwoje znad Morza Martwego. Nadal nie wiemy, kto naprawdę napisał niezliczone pisma, w tym najstarsze rękopisy Starego Testamentu. Chciałbyś je obejrzeć? Niektóre zwoje znad Morza Martwego były tymczasowo wystawione w muzeach i miejscach publicznych na całym świecie. Większość do końca XX wieku, aż do 2011 roku. Niestety wiele wystaw zostało przerwanych po 65 roku z powodu konfliktów wojny sześciodniowej między Izraelem a państwami arabskimi, obejmującymi głównie Jordanię, Syrię oraz Egipt. Na szczęście Izraelski Urząd Starożytności pracuje cały czas nad digitalizacją tych zwojów, aby uczeni i zainteresowane osoby mogły zawsze w każdej chwili szczegółowo je przeanalizować, a oryginały zostaną przechowane w bezpiecznej chłodni. Giganci z Monte Prama. W 1974 roku rolnik z Sardynii dokonał niezwykłego odkrycia. Wyobraź sobie, że podczas uprawy pola obracasz głowę imponującego posągu. Kolejne wykopaliska wykazały, że był to tylko ułamek imponującego skarbu archeologicznego. W sumie badacze natknęli się na 5000 fragmentów posągów o wysokości do 2,5 metra. Jednak spór o finansowanie spowodował, że prace restauracyjne nad tymi ekscytującymi obiektami rozpoczęły się dopiero w 2007 roku. Uważa się, że fragmenty tworzyły kiedyś ponad 45 posągów, w większości przedstawiających wojowników i łuczników. Wielu zauważyło, że te posągi są bardzo podobne do brązowych figur kultury nuragickiej Abini serii Teti z 8 lub 6 wieku przed naszą erą. Na przykład jeden posąg nosi strój luzytańskiego wojownika. Co więcej, wiele z nich ma fryzury w stylu celtyckim i orientalne stroje, takie jak krótkie kilty i szerokie pasy. Ponadto ich hełmy mają imponujące rogi, a także wyszukane tarcze. Głęboko osadzone oczy są zbudowane z bardzo dokładnych, koncentrycznych kręgów, a ich twarze mają duże nosy, chociaż usta to tylko podstawowa linia. To, co czyni je wyjątkowymi w tamtych czasach i na wyspie, to ich ponadnaturalna wielkość. Datowanie i pochodzenie tajemniczych postaci wciąż są przedmiotem debaty naukowej. Chociaż pierwotnie uważano, że pochodzą one z lat 800-700 przed naszą erą, niektórzy sugerują, że mogą być jeszcze starsze. Chciałbyś je zobaczyć na własne oczy? Niektóre są obecnie wystawione w Muzeum Archeologicznym w Cagliari, a inne można znaleźć w pobliżu wykopalisk w Muzeum Archeologicznym Cabras w Oristano. Po odbudowie i rozbudowie muzeum wszystkie te niesamowite posągi zostaną wystawione w Cabras. Listy rozpruwacza. Jesienią 1881 roku mieszkańcy Londynu byli przerażeni. Brutalny, seryjny morderca knuje w East Endzie i atakuje bezbronne kobiety. Sposób, w jaki Kuba rozpruwacz okaleczał swoje ofiary, szokuje nawet najwytrwalszych śledczych.
Zabójca nie tylko zabijał niczego nie spodziewające się kobiety ciosami, ale także bestialsko je patroszył. W jednym przypadku usunął łono ofiary, co sugeruje głęboko zakorzenioną mizoginię u zabójcy. Do dziś nikt nie wie, kto tak naprawdę czaił się w mroku nocy na ofiary, które pochodziły z najbiedniejszych środowisk i często dorabiały sobie prostytucją. Podczas mordu rozpruwacza policja i prasa otrzymały niezliczone listy, w tym kilka wskazówek od mieszkańców, a także różne listy z zeznaniami. Trzy najbardziej znane to Drogi Szefie, Zuchwały Jack i Z Piekła. Same te tytuły powinny wskazywać na charakter tych listów, które zostały też powtórzone w gazetach donoszących o śledztwie. Nowoczesna analiza listów wykazała, że z reguły były to tylko bezczelne fałszerstwa. Jeszcze bardziej szokujące jest to, że eksperci, którzy przeanalizowali różne dokumenty pod kątem ich pisma i sformułowań, są przekonani, że prawie wszystkie zostały napisane przez jedną i tę samą osobę, a mianowicie przez dziennikarza, który chciał, aby jego sprawa w gazetach wyglądała na interesującą i aby czytelnicy wracali po więcej. Ptolemeusz XV. Wszyscy znamy historię o Cezarze i Kleopatrze, ale czy na lekcji historii słyszałeś kiedyś imię Ptolemeusz XV? Był on starożytnym egipskim królem, który panował między 44 a 30 rokiem przed naszą erą. Był synem Kleopatry, a to prawdopodobnie czyni go także synem Cezara, ale nie było wtedy testów na ojcostwo. I ostatnim faraonem Egiptu. Cezar nadał mu przydomek Cezarion, Mały Cezar, zasadniczo uznając ojcostwo wobec młodego egipskiego władcy. Jednak prawdopodobnie najsłynniejszy rzymski mąż stanu w historii miał nigdy nie poślubić swojej ukochanej z Egiptu, ani uznać Ptolemeusza za prawowitego następcę tronu. Rola ta przypadła prabratankowi Cezara, Augustowi, który został pierwszym rzymskim cesarzem w historii po zamachu na Cezara. Krążą pogłoski, że Cezar próbował zmienić swoją wolę przed śmiercią, ale Ptolemeusz nigdy nie został nazwany jego prawowitym spadkobiercą. Kłopoty Ptolemeusza na tym się nie skończyły. Po śmierci Kleopatry i Cezara, August kazał zabić Ptolemeusza. Powszechnie uważa się, że Ptolemeusz został uduszony, ale szczegóły nie są znane. Po zamordowaniu Ptolemeusza Oktawian przejął kontrolę nad Egiptem, a 30 rok przed naszą erą uznano za pierwszy rok panowania Oktawiana w oparciu o tradycyjny system chronologiczny Egiptu. Święty Graal. Legendarny Święty Graal jest uważany przez wielu za najważniejszy artefakt w historii, ale czy taki cudowny kielich w ogóle istnieje? Według starożytnych legend jest to naczynie, z którego pił Jezus Chrystus podczas ostatniej wieczerzy. Mówi się, że później Józef z Arymatei użył Graala, aby zebrać krew ukrzyżowanego Zbawiciela. I chociaż ekscytująca historia niewątpliwie ma powiązania chrześcijańskie, w Biblii nie ma wzmianki o Świętym Graalu. Legenda pojawiła się dopiero w okolicach XII wieku. To francuski pisarz Chrétien de Troyes opowiedział o magicznym Graalu w jednym ze swoich dzieł. Później ozdobiono go elementami chrześcijańskimi, a następnie wprowadzono w świat. Teraz jest podstawą kultury popularnej, od komedii takich jak Monty Python po dramaty takie jak Poszukiwacze zaginionej Arki. Dolina Świtu. Około 30 km od centrum stolicy Brazylii, Brasilii, znajduje się małe miasteczko nazywane przez około 500 mieszkańców Doliną Świtu. Wystarczy jedno spojrzenie na przypominający piramidę kompleks świątynny, centrum modlitewne w kształcie gwiazdy i święte miejsce w kształcie statku kosmicznego, aby zrozumieć, że ta osada jest zupełnie inna niż jakakolwiek inna w Brazylii. Zwolennicy Doliny Świtu wierzą, że kosmici wylądowali na Ziemi ponad 30 tysięcy lat temu, torując drogę rozwojowi współczesnego człowieka. Mówi się, że istoty pozaziemskie regularnie powracają na naszą niebieską planetę, aby ujawnić ukrytą wiedzę wybranym mieszkańcom Ziemi. W Dolinie Świtu mieszkają i odwiedzają dwa rodzaje ludzi – media i goście, nazywani również pacjentami. Media dzielą się na dwie grupy, zwane Aparas i Doctriners. Każdego dnia od 3 do 4 tysięcy osób odwiedza Dolinę Świtu, aby znaleźć pomoc w swoich problemach, czy to fizycznych, psychicznych, czy też duchowych. Brązy Luristanu. Odkryte w latach 20. XX wieku w górach Zagros w Iranie, tak zwane brązy z Luristanu początkowo miały wzbudzić zainteresowanie niezliczonych naukowców, zanim powoli, ale nieuchronnie popadły w zapomnienie.
Naukowcy, którzy dostali okazy do badań, mieli ogromne szczęście. Po tym, jak rolnik znalazł pierwsze brązy na swoich polach, natychmiast zaczął sprzedawać skarby archeologiczne prywatnym kolekcjonerom i lokalnym handlarzom. Oprócz filigranowego opracowania postaci, badaczy zawsze intrygowały ich surrealistyczne, czasem groteskowe formy. Oprócz tajemnicy otaczającej tło tych brązów, pozostaje jedno pytanie. Kto wykonał te przedmioty około 1000 roku przed naszą erą? Być może to Kasyci, lud ze starożytnej Mezopotamii. I to oni stworzyli te tajemnicze struktury. Ale naukowcy nie są tego tacy pewni. Korona cierniowa w Notre Dame. Kiedy katedra Notre Dame zapaliła się w 2019 roku, strażacy ciężko pracowali, aby uratować przechowywane tam relikwie przed płonącym pożarem. Na szczęście dzielnym ratownikom udało się na czas uratować jedno z najważniejszych sanktuariów kościoła rzymskokatolickiego, legendarną koronę cierniową. Według opowieści jest to przedmiot, który Rzymianie założyli Jezusowi podczas jego męki. Fakt, że na Zbawiciela nałożono koronę cierniową, jest również opisany w 3 z 4 Ewangelii. Pismo Święte nie podaje jednak żadnych informacji o tym, co wydarzyło się z koroną cierniową po ukrzyżowaniu. Relikwia pojawiła się ponownie dopiero ponad 400 lat później, kiedy święty Paulin z Noli napisał o jej istnieniu. Korona przechowywana w bazylice na górze Syjon była uważana za tak świętą, że niektórzy ludzie wyrywali z niej ciernie, aby dać w darze wpływowym ludziom w odległej Europie. Relikwia została później przewieziona na kontynent europejski przez krzyżowców, gdzie po raz pierwszy została zachowana i przechowywana w Konstantynopolu, zanim stała się własnością króla Francji Ludwika XIV. Badacze wciąż dyskutują o tym, co się stało z koroną po ukrzyżowaniu i czy czczona relikwia jest prawdziwym wieńcem cierniowym. Starożytna obserwacja UFO. Biorąc pod uwagę incydent w Roswell i doniesienia o rzekomych porwaniach przez kosmitów, można by pomyśleć, że takie mrożące krew w żyłach spotkania są stosunkowo nowoczesnym zjawiskiem. Jeśli jednak przyjrzymy się zapisom rzymskiego uczonego Pliniusza Starszego z 76 roku, zobaczymy, że nawet starożytni widzieli na niebie niewytłumaczalne obiekty. Pliniusz szczegółowo opowiedział o tajemniczej formacji płomieni, które spadły z chmur i wkrótce zniknęły w kosmosie. Mówi się, że to zjawisko pojawiło się tuż przed Wielką Bitwą. Obiekt w kształcie czajnika błyszczał srebrem i przerażał kompletnie zaskoczone armie. Co o tym myślisz? Czy to brzmi jak obserwacja obcych? Czekamy na Waszą opinię. Co sądzisz o tajemniczych sprawach, które dzisiaj przedstawiliśmy? Napisz swoje przemyślenia i sugestie na temat dzisiejszego filmu w komentarzach poniżej. Daj też kciuka w górę i zasubskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco. Chcesz obejrzeć więcej wideo o najbardziej zagadkowych incydentach i odkryciach wszechczasów? Zobacz nasze pozostałe filmy na kanale, które umieściliśmy tutaj. Dzięki za oglądanie, życzę Ci miłego dnia i do zobaczenia następnym razem.